1 marca, kolejna rocznica żołnierzy wyklętych. Nie można siedzieć w domu, trzeba aktywnie spędzić czas. Świetnie, że ta impreza jest organizowana już od wielu lat tutaj przez Wałbrzych. No jak widzimy, i malutkie dzieciaczki biegały, takie przedszkolne, w wieku przedszkolnym, szkolnym, i teraz odbył się bieg dla ludzi już takich dorosłych. Wspaniała impreza, naprawdę. Musimy krzewić tą kulturę naszą. Start! I ruszyli! Bieg na pobliżu miasta Życia Wałbrzychu. Że Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna od 2013 roku włączyła się do organizowania upamiętniania biegu Tropem Wilczym. To upamiętnienie to jest wielki hołd dla odwagi i poświęcenia żołnierzy wyklętych. To byli tacy żołnierze, którzy generalnie nie mieli prawa już walczyć, a mimo wszystko walczyli za naszą ojczyznę. Bardzo często ich grupy wojskowe zostały, że tak powiem, zdemobilizowane, oni mimo wszystko walczyli. Pamiętamy historię Hubala i tych wszystkich pięknych chwil, które on dla nas wywalczył w ówczesnych czasach. Sam w rodzinie miałem żołnierzy w AK, więc po prostu dzisiaj jestem bardzo mocno dumny i uradowany z tego, że mogę uczestniczyć przede wszystkim w tej imprezie, gratulować każdemu pojedynczo i cieszę się, że jest tak ogromna aktywność w tym zakresie. Ja się ogromnie cieszę, że młodzież zaraża się do tej aktywności, że poprawia swoje nie tylko warunki sportowe, ale również uczestniczy w społecznych projektach, jakim właśnie jest bieg Tropem Wilczym. No to jest przede wszystkim ogromna lekcja historii. Cieszę się, że pamiętamy, upominamy i prosimy o tą pamięć historii. Trasa wyjątkowo trudna w tym roku ze względu na to, że w Parku Sobieskiego robiona jest inwestycja, którą Wałbrzych teraz robi, wieża widokowa. Dodatkowo jeszcze tutaj w pobliżu na Nowym Mieście robiony jest stadion Górnika Wałbrzych, dlatego przez te elementy nie mogliśmy pobiec. Trzymaliśmy się tylko trasy tutaj w parku. Tak więc wyjątkowo trudna, naprawdę wyjątkowo trudne, bo i podbiegi, i zbiegi, bardzo trzeba było uważać na nogi. Ale myślę, że biegacze sobie poradzili i byli bardzo zadowoleni. 500 uczestników dorosłych i 200 dzieciaków w tych kategoriach takich najmłodszych. No bardzo zadowoleni jesteśmy z tego, że w ciągu 2 tygodni tylko pakiety się rozeszły szybciutko. Jeżeli byśmy mieli nawet jeszcze 500 pakietów, to też by się rozeszło. Bardzo fajna trasa, wiosenna pogoda sprzyjała bieganiu. Biegło mi się super, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Super, bardzo ładna trasa. Świetna trasa. Jak na pierwszy raz. Bardzo męcząca, super. Ale. Gratuluję. Ale super było. Daliśmy radę. Bardzo ładna trasa w parku, super. Mimo, że kondycja słabsza, to ekstra. Fantastycznie. Ciężko, ale fantastycznie. I bardzo fajna trasa. Były jakieś problemy? Trochę były, bo mam chorobę serca, ale generalnie było dobrze. Miejsca. Już.